Witamy Was bardzo serdecznie. Mamy piękną pogodę. Kwiecień niestety okazał się dosyć przykry, jeżeli chodzi o temperatury i mamy pewne opóźnienia, jeżeli chodzi o prace polowe, bo tu temperatura ma ogromne znaczenie. Dosyć wyjątkowy jest to kwiecień, ale mamy kilka ważnych, fajnych informacji dla Państwa. Mam nadzieję, że one się Państwu spodobają. Witam Cię, Damian. Cześć. Nie zapomniałem o Tobie. Cieszę się, że jesteś, ponieważ bardzo gorącym tematem jest obecna sytuacja w sadach. Bardzo taka dosyć trudna. Sadownicy walczą o to, żeby pąki przetrwały, żeby sady, czy to wiśniowe, czy to jabłonie, mogły jak najbardziej przetrwać ten trudny okres, jeżeli chodzi o te kwietniowe przymrozki. Ale stoimy przy ciągniku sadowniczym. Zgadza się. Stoimy przy Goldonim. Tak jak już wspomniałeś, sadownicy mają dosyć ciężkie zadanie w tym roku, bo pogoda nas nie rozpieszcza. Akurat wybraliśmy taką maszynę, to jest Arbos 4090F, ale tak naprawdę mamy różne możliwości konfiguracji tego Czyli ciągnika. To nie jest tylko 4000. Jeden model, tylko seria 4000. Ta wersja tych, powiedzmy, ciągników ma więcej konfiguracji, rozumiem. Nie, bo to znaczy, to wygląda tak, że Goldoni specjalizuje się właśnie w udzielaniu pomocy, że tak to powiem, sadownikom. Tak. I oni bardzo dostosowują swoje możliwości do potrzeb. To trzeba przyznać, pardon, że Ci przerywam, nie gniewaj się. Chodzi o to, że sady są w różnych technologiach prowadzone i tam też są we Włoszech winnice, są różne inne tego typu uprawy. Z tego tytułu dostosowuje się producent Goldoni do różnych bardzo specyficznych warunków. To jest kwestia szerokości i różnych takich parametrów, które dają takie szczególne wartości dodane dla indywidualnych jak gdyby życzeń klientów. Pardon, wspomniałeś o Goldonie. Jak teraz sytuacja wygląda z Goldonią? Bo to jest takie ciekawe, bo słyszeliśmy, że ma proces restrukturyzacji, coś tam ktoś chce ich tego. Jak to wygląda? Pawle, akurat jeśli chodzi o plotki, ploteczki, słyszałem wiele plotek, a bardzo łatwo wypuścić plotki. Znacznie trudniej zdementować je. Tak, zgadza się. Goldonia miał restrukturyzację. Dokładnie tak. W tej chwili został przejęty przez rodzinną belgijską firmę z tradycją. To jest firma Kistrak. Tak. Nadali troszeczkę świeżej powiewu, naprawdę świeżej energii. Praktycznie prężnie weszli w ten rynek i zaczęli produkować ciągniki. Już nam powysyłali zdjęcia z magazynu. Ta firma działa. To nie jest tak, że po prostu oni teraz się drapią po głowie, zastanawiają się, co robimy z tymi ciągnikami, tylko je produkują. Tak jest. Pytanie jeszcze jedno, bo to też warto zwrócić uwagę. Tu jest naklejka Made in Italy, bo to jest ciągle takie pytania, są na różnych forach. W końcu skąd my mamy te ciągniki? Te ciągniki, cała seria 5000 jak najbardziej była ściągana z Włoch i ona była przy fabryce Goldoni produkowana, montowana i do nas transportowana. Seria 2000 i 3000, to jak Państwo widzą z tyłu, to są właśnie dostawy świeże, prosto z Chin. I tu nie robimy jakiejś tajemnicy albo jakiegoś takiego wow. To jest chińska produkcja, która już się bardzo dobrze w Polsce zaklimatyzowała. Mamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o rejestrację, bo to jest taki najlepszy wymiernik tego. A tutaj mamy Goldoniego, który od lat był uznanym producentem, jeżeli chodzi właśnie o ciągniki do sadów, bo spełniał bardzo nieraz wyszukane potrzeby klientów. Ten ciągnik, co on takiego ciekawego ma? Przede wszystkim takim wyznacznikiem tego ciągnika, który może, powiedzmy, zainteresować sadowników, no to jest moc. Bardzo dużo osób jest zdziwiona, gdy ogląda tą maszynę. Ile może mieć ten silnik? Właśnie. Silnik tutaj jest montowany VM Motori. To są włoskie silniki. Tak jest. To są silniki, które były montowane w Oplu, w Chryslerze, w Jeepie, a także w Maserati. To jest ciekawe. Czyli mamy prawda, takie... Nie, mamy takie się, nie w tych najlepszych. Maserati do sadu. Tutaj mamy 80-konny silnik, ale są też 90 i 100-konne. To ciekawe, bo to jest takie dosyć... niektórzy postrzegają, że niby tam mają być tylko i wyłącznie zastosowanie, w sadzie mają niskie moce, ale potwierdzam faktycznie, również te wyższe moce
są potrzebne, szczególnie do tych nowych narzędzi, do tych nowych maszyn, które w sadzie są, gdzie jest wymagana nie tyle nawet moc, ale również wyposażenie hydrauliki. W tym ciągniku zwróciłem uwagę, że z tyłu jest bardzo bogate wyposażenie hydrauliki też. Zgadza się, są cztery pary złączy hydraulicznych, w zależności jakby potrzebny był tłust, to by tu jeszcze były dwie kolejne pary, więc tutaj jeśli chodzi o hydraulikę, ten ciągnik jest przygotowany właśnie tylko i wyłącznie do prac sadowniczych. Co prawda są też klienci, którzy biorą do powiedzmy specjalnych potrzeb, tak jak już wspominałeś, do winnic. Do winnic, mamy w ogóle owoce typu tam powiedzmy krzewy, porzeczki czy coś takiego, gdzie też wąskie są przejazdy. Też właśnie zwróciłem uwagę, przepraszam, że tak mówię, ale no. Dosyć ciekawe to jest, że tu jest jak gdyby inny zupełnie układ, jak gdyby, znaczy układ z przednim napędem, to jest oczywiste, ale widać zupełnie inny układ ramy, że bardzo mocno skondensowana jest budowa tego ciągnika, ale przy tym, zwróciłem uwagę, jest wyjątkowo ciekawa kabina. Zgadza się, generalnie tak to było rozplanowane. Inżynierzy z Golnoniego, którzy zresztą w firmie, o której przed chwilą mówiliśmy, właśnie, w Kistraku, tak, zupełnie się nie zmienili. To są dalej ci Czyli sami ludzie, którzy robią swoją robotę. Ci fachowcy, którzy tak, stworzyli ten produkt, nadal pracują. To jest też bardzo ważna informacja, bo dzięki temu mamy prostą informację. Jest ciągłość technologiczna i jeżeli chodzi o tą myśl techniczną, jej dalszy rozwój, bo to gwarantuje wtedy. No i ci pracownicy, którzy naprawdę bardzo genialnie montowali te ciągniki, bo to trzeba tak powiedzieć, naprawdę nadal biorą udział w procesie produkcyjnym tych produktów, które teraz wychodzą z powiedzmy nowego Goldoni. Kabina jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o to, właśnie ja na nią zwróciłem uwagę, ponieważ kabina w procesie prac sadowniczych, szczególnie jeżeli chodzi o opryski, gdzie jest bardzo intensywne działanie specjalnych wentylatorów, które bardziej nie na pole wysyłają jak gdyby środek, tylko bardziej w powietrze, właśnie ta szczelność kabiny, jej gwarancja daje bezpieczeństwo pracy operatorowi, i nie ma tego efektu ewentualnego działania środków również na pracownika, co jest bardzo istotne. Włosi przywiązywali do tego wyjątkowo bardzo dużą wagę. Jeżeli chodzi o napęd, skrzynię, te elementy, jak tutaj to wygląda? Generalnie jeśli chodzi o skrzynię, mamy 24 biegi do przodu, 12 do tyłu. Prędkość, z jaką możemy się poruszać, to jest od 0,4 km na godzinę do 40 km na godzinę. Czyli jeśli byłaby potrzeba wyjechania tym ciągnikiem na drogę, to możemy spokojnie te 40 km na godzinę jechać. Trzeba podkreślić, w pracach sadowniczych oczywiście są wykonywane te prace prosto i dedykowane do samej obsługi drzew i sadu, ale też trzeba zwrócić uwagę, że płody sadownicze, skrzynie z owocami trzeba wywieźć i wtedy właśnie te konie mechaniczne, sprawna przekładnia i prędkość już w zakresie 40 km na godzinę już daje też obsługę sadu w sposób mocno efektywny. Ja bym chciał jeszcze Ciebie jedną rzecz zapytać. Modele, czym się różnią, jeżeli chodzi o sadownicze? Tam nie ma dużo tych różnic, one nie są takie może spektakularne, ale są. To właśnie to jest to, co mówiliśmy wcześniej, mianowicie te różnice są w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby, bo niektórzy mają takie potrzeby, niektóre mniejsze. I te różnice faktycznie są mniejsze, bo tutaj chodzi o to na przykład. Bo to są szczegóły, ale ważne. Szczegóły, ale istotne. Właśnie dokładnie tak. Szczegóły, diabeł tkwi w szczegółach, tak to mówią. Może go nie wywołujmy przy okazji tych mrozów, ale chyba, żeby rozgrzał nam sady. Różnice tkwią w szerokości na przykład ciągnika. Tak jest. W innych rozmiarach kół, w rozstawie samych osi, w wielkości na przykład kabiny oraz jej wysokości. Tak. Praktycznie różnice są powiedzmy w gabarytach, a nie w samym powiedzmy, w silniku, skrzyni,
to pozostaje, no chyba, że trzeba było, powiedzmy, zmienić rozstaw osi, no to wiadomo, no to wtedy jest więcej, większa ingerencja. Tak, to jest większa ingerencja, ale po to są te różnice zrobione. Głównie chodzi o gabaryty ciągnika. I mamy właśnie wersję Q, AF i F. Są to trzy modele, które w zależności, czy jest taka szerokość sadu, czy jest, powiedzmy, taki trzeba nawrócić pod koniec linii. Dokładnie, mieć ostry skręt, jak gdyby ostry skręt jest. No to to wszystko zależy po prostu od potrzeb danej. Też właśnie widać w tej budowie tutaj, właśnie zwróciłem na to uwagę, że jest tak ukształtowana rama, żeby koło miało jak największą swobodę i żeby ten promień skrętu był jak najbardziej efektywny. Jesteśmy na rampie, trwa dostawa. Ruch akurat tego roku, jeżeli chodzi o wiosnę, jest bardzo duży, bo to są i dostawy, te, które dostajemy z Włoch, i te dostawy z Chin, ale również my musimy te wszystkie maszyny Państwu dostarczyć. Właśnie nie tak dawno wyjechała kolejna ciężarówka, cała załadowana maszynami, właśnie po to, żeby już maszyny mogły pracować na polu, tam był i opryskiwacz, i przyczepa, i ciągnik Arbosa. Te dostawy, które teraz dostajemy z Chin, one również mają części zamienne. Zgadza się. Generalnie... Przepraszam, że wspominam o tym, ale to jest bardzo istotne, bo jest ta pewność techniczna, żeby ciągnik mógł mieć zrobiony przegląd, czy jak jest drobna jakaś usterka, żeby można było naprawić. Jak to wygląda? Generalnie nie wiem, czy to panowie operatorzy tak zaznaczyli, ale tam już część tych na palecie kartonach jest. Na palecie jest, prawda? No, tyle ile jest, ale w każdym razie chodzi o to, że części cały czas do nas napływają, mamy dostęp do części. Niektórzy, nawet widziałem w komentarzu, od razu też to dementuje, mówią: ale części, przecież to się może psuć. Nie, nasz magazyn po to jest mocno wyposażony w dokładnie części, tak, żeby każdy, kto nawet jeśli coś się stanie, temu akurat jednemu na 1000 ciągników, miał dostęp do akurat tej części. Dobrze, że to wspomniałeś, bo wszyscy oczywiście, ja każdemu życzę, każdemu użytkownikowi czegokolwiek nowego, żeby to się nigdy nie zepsuło, żeby można było z tego wiecznie korzystać. Trzeba pamiętać, maszyny rolnicze mają taką specyfikę, że one pracują. To są narzędzia pracy. To nie jest zabawka do jeżdżenia, mimo że może zabawki w porównaniu... Też się psują. Tak, tak, zabawki też się psują. Trzeba zwrócić na to uwagę, że dostępność części jest dla nas bardzo istotna. Te krótkie informacje, które żeśmy przekazali i o sadowniku, i o dostawach, i o tym ruchu, który się dzieje teraz na wiosnę, mam nadzieję, że Państwa się spodobały. Bardzo dziękuję.